ubiegły czwartek policjanci podczas patrolu w miejscowości Wola Sernicka zauważyli młodego mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął się dziwnie, podejrzanie zachowywać. Policjanci postanowili skontrolować tego mężczyznę, no i podczas tej kontroli przy tym 30-latku znaleźli znaczne ilości amfetaminy. W związku z powyższym ten mężczyzna został zatrzymany, został przewieziony do lubartowskiej komendy w celu wykonania z nim dalszych czynności. Następnie mężczyzna ten już wkrótce odpowie za posiadanie narkotyków, a także za udzielanie tych środków innej osobie, za co grozi nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny został zastosowany także areszt tymczasowy.